Słuchajcie, ja jestem taki wredny, co niektórzy transmitują. Ja opcję pobierania albumu. Słuchajcie, no mamy dwie opcje. Tylko wiecie, jeśli ja bym miał na tym zarabiać, sprzedaję za ustaloną cenę. Ja ustawię to na razie na darmowe pobieranie. Zobaczymy, jak będzie. Co będzie przez te. To jest taka witryna, żeby sprawdzić, jak będą ludzie, słuchacze, jak będzie się podobać słuchaczom ten opcję pobierania albumu. Ja muszę powiedzieć tak. Nie mogę tutaj wprowadzić cen usługi sprzedawania, ponieważ ja pobieram muzykę, ale jej nie sprzedaję, bo za to można iść. Ja nie, nawet jeśli gram na dyskotekach, to ja to robię charytatywnie, słuchajcie, a nie za odpłatą. Są tacy DJ-e, że robią to charytatywnie, dlatego ja też robię charytatywnie darmowe pobieranie na stronie radia. Będziecie mogli pobierać albumy, także zapraszam. Na stronie DJ Michcio niestety też będę musiał to zmienić, ale chociaż na stronie DJ Michcio internetowej nie mogę tego wprowadzić, ponieważ to jest moja strona autorstwa, mojego, tym czym się zajmuję i nie mogę, mogę jedynie wprowadzić tam za ustaloną cenę. A tutaj jest radio i po prostu będziecie mieli możliwość pobierać albumy na swój komputer. Ja będę coś tam udostępniał, jakieś tam piosenki, podcasty tak zwane, a wy będzie, jeśli się będzie podobać, będziecie mogli to pobierać. Także zapraszam do tej witryny, ale póki co jest w trakcie realizacji jeszcze. Także zapraszam. Powiem, że to jest taka próbka utworów, 30 utworów maksymalnie mogę dodać. I ja te utwory, powiem wam, będę zmieniał co jakiś miesiąc, co jakiś dzień, żebyście mogli pobierać. A najlepiej będzie, jak ja jeszcze dodam... Będę zmieniał kategorię tę muzyczną, ale to na razie wrzucam taką próbkę utworów, żeby sprawdzić, ile słuchaczy się podoba moja muzyka. Także zapraszam i zapraszam do godziny 15. No słuchajcie, to jest taka próbka, to jest dopiero wymyślona strona, ponieważ ja mam stronę na Facebooku. Teraz słuchają nas dwie osoby, za co bardzo dziękuję. Dołączajcie się. I myślę, że strona wam się spodoba i będziecie korzystać. Także zapraszam do słuchania. Stronę już możecie zobaczyć, jest w pełni darmowa, w pełni kompatybilna, została utworzona nie w celu transmisji streamingowych, czy tam nadawania. To jest taka strona, proszę państwa, zwykła, prosta strona, żeby po prostu udostępniać muzykę, żeby tej muzyki słuchać, tak? Że na przykład jeśli ja nie nadaję, załóżmy w nocy nie nadaję, tak? To jeszcze nikt chyba nie wymyślił strony, żeby po prostu podcastów słuchać, tak? Spotify jest, ale też to, co ja nadaję w dzień, no to możecie słuchać na żywo, tak? A jeśli ja już nie nadaję po godzinie, załóżmy 17, 18, 20, no to wy możecie wejść w taką stronę jak Facebook Twoje Radio, jest ta strona na Facebooku, na moim profilu i tam jest dodany przykładowy podcast. Nie podcast jakiegoś tam wiersza czy jakiejś tam prezentacji, to są podcasty muzyczne, czyli tam jest udostępniana muzyka z możliwością pobierania całych albumów. Teraz jest udostępniona, zaraz zobaczymy jak to działa, ja wypróbuję i powiem wam. Można pobrać w formacie MP3, wyświetla się tego. Ja zobaczę jak to działa. Tak, można pobierać właśnie albumy, ja to jako, tak, że ja to mam, to anuluję. Ale jest możliwość pobierania albumów. Także możecie wejść, pobrać dany album i będziecie mieli inne. Ja tak sobie pomyślałem, że playlisty nie będę wrzucał, dlatego że playlista jest udostępniana co jakiś czas na mojej stronie głównej. DJ Michcio, że możecie tam posłuchać, ja co jakiś czas zmieniam tam muzykę do posłuchania.
A tutaj będą konkretnie udostępniane albumy, żebyście mogli pobierać tą muzykę na swój komputer. Za darmo oczywiście, nie za opłatę, za pieniądze. Ja to robię charytatywnie, jeszcze raz powtarzam. Teraz ja ten album udostępnię. To jest album Non-Stop Party. Ja ten album udostępnię. Pozwolicie, że udostępnię go na stronie. To jest taki przykładowy album. I napiszę, możecie pobrać. Także zapraszam do darmowe pobieranie całego albumu. I zaraz zobaczymy, ilu chętnych się rzuci na ten album. Ja oczywiście udostępniam go na swojej osi czasu, na swoim Facebooku, bo to jest przykładowy, przypominam, przykładowy album, żeby sprawdzić, czy ja już u siebie sprawdziłem, więc działa link, także właśnie możecie takie coś, z tej strony możecie po prostu korzystać, tak? To jest taka prosta strona, możecie najpierw przesłuchać i tak dalej. Ja też będę wrzucał inne kawałki, takie jak polskie, zagraniczne, disco polo pojawią się tam. Po 30 utworów będzie wrzucanych. Będę starał się 30 maksymalnie utworów wrzucać albo i tego, żebyście mogli pobierać. A na razie to taka próbka, żeby was zachęcić. Także jest wszystko na moim profilu. Korzystajcie. Zapraszam do korzystania. Słuchajcie najlepszej stacji internetowej w polskim internecie. Tutaj różne hity gramy, także zapraszajcie znajomych i dołączajcie się do audycji. Tej miłości, którą znam. A ja spróbuję swoją stronę DJ Mikcio internetowo przekształcić w nieco bardziej mniej skomplikowaną, żebym nie musiał tak się bawić i edytować za dużo, także tak jak zrobiłem twoje radio. Także jest u mnie na Facebooku, możecie korzystać, możecie pobierać darmową muzykę. Także zapraszam serdecznie, ja u siebie też tak zrobię, za chwileczkę spróbuję przekształcić stronę DJ Mikcio, albo zrobię od podstaw stronę DJ Mikcio, od nowego szablonu, także zapraszam do korzystania z nowej strony, która powstała, twojeradio.pl, link jest na Facebooku, zapraszam do korzystania i piszcie komentarze pod postem, czy wam strona przypadła do gustu i czy się podoba. Mamy godzinę 14:52. Przypomnę, że dzisiaj swoje urodziny obchodzi Justyna Samsonowicz, dlatego dla niej specjalna dedykacja za chwileczkę. 100 lat, przypomnimy sobie wszystkich jubilatów, którzy dzisiaj obchodzą urodziny. 100 lat. Zawsze gramy dla ciebie. Zawsze gramy dla ciebie. Siebie. Zapraszam do słuchania. Tworzymy nową stronę internetową, przypomnę, radiową, twoje Radio FM jest w trakcie tworzenia, w trakcie realizacji i w niedługim czasie, myślę, że za parę minut albo za paręnaście godzin, za godzinę, za dwie, zobaczymy, ile nam zejdzie, opublikujemy. Pojawi się na pewno w witrynie twoje Radio.pl, a tymczasem zapraszam Państwa do słuchania klubowych kawałków. Ja tu zajmę się stroną, a wy słuchajcie najlepszych klubowych kawałków. Przy mikrofonie Michał Barcicki do godziny. No przedłużymy tą transmisję, dlatego zapraszam do słuchania.